Pasieka pod lasem. Pod takim tytułem otwarto w Muzeum Podhalańskim wystawę prac różnych autorów przedstawiających patrona pszczelarzy, pasieczników i piernikarzy, świętego Ambrożego. Kolekcja ta pochodzi z pasieki pod lasem mistrza pszczelarstwa Józefa Różańskiego. Taka frekwencja na wernisażach wystaw w Nowym Targu zdarza się niezmiernie rzadko. Twórcą wystawy jest pszczelarz Józef Różański. Jego pasją są nie tylko pszczoły, przez wiele lat gromadził stare ule oraz pszczelarski sprzęt. Mistrz pszczelarstwa ma także słabość do wszelakich figurek przedstawiających osobę świętego Ambrożego, patrona bartników. Zgromadzony przez Różańskiego zbiór szybko zyskał sławę na świecie. Kolekcja mistrza jest bez wątpienia jedną z największych kolekcji w Europie. Bo to nie święto moje, tylko święto Ambrożego i autorów. Kolekcja liczy 170 eksponatów. Święty Ambroży przedstawiony jest w różnych formach i technikach plastycznych. Rzeźbiony w drewnie, w kamieniu, soli czy nawet węglu. Malowany na szkle i na płótnie. Prace wykonane są zarówno przez artystów profesjonalnych, jak i ludowych. Nie zabrakło też prac dzieci. Józef Różański ze skromnością i wzruszeniem dziękował za zorganizowanie owej wystawy. Na wernisażu nie zabrakło i samego świętego Ambrożego, który pobłogosławił wszystkich. Józef Różański, jego pasieka pod lasem, była laureatką wielu konkursów. Właściciel pasieki został wyróżniony najwyższymi odznaczeniami pszczelarskimi, tym złotą odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.